Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia Janka Krzysztofa Dudy z Wesleyem So, bardziej Wesley So kontra Jan Krzysztof Duda. Partia pochodzi z turnieju, z cyklu Chess Tour. Są to eliminacje, w, którym, w których bierze udział m.in. Magnus Carlsen, Radzabow, Aronian, ścisła czołówka światowa, również Nakamura, a także młodzi, silni arcymistrzowie. Bardzo ciekawy turniej Tutaj ym, też bardzo ciekawa, szybka partia. Yy, każdy z nas pewnie ma takich zawodników, z którymi nie bardzo lubi grać, i właśnie Janek tutaj y, z Wesleyem Soma y, niefajne. Niefajną historię, często z nim też przegrywa. Nie jest to wygodny zawodnik dla naszego rodaka. No i przejdźmy, moi drodzy, do partii. Partia rozpoczęła się ruchem D4. Przypomnę tylko, że partia jest gra na tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Skoczek na F6, skoczek na F3. Janek zagrywa sobie E6 spokojnie. I Wesley So gra goniec F4. System londyński nam tutaj się pojawia na szachownicy. Janek odpowiada od razu ruchem C5. Agresywnie pod, podpieramy tutaj centrum, staramy się atakować. Tutaj zostało zagrane E3 i Hetman na B6, moi drodzy, z atakiem na punkt B2. No dobrze. Jesteśmy w debiucie, a już się sporo dzieje. Przyznam się szczerze, że nie znam tutaj linii wariantów takich bardzo głęboko. No, jeżeli gramy Londyna w ten sposób, no to na pewno tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, jak grać z tym pionkiem B2. Czy go przepchać, czy skoczek C3, czy skoczek A3, czy skoczek D2. Czy go oddać, czy go bronić. Przez Hetman C1 różne są możliwości. Zapewne Wesley So zagrał. Skoczek na C3. Świadome oddanie pionka na B2. Ja też często powtarzam, że pinkożerstwo czasem nie popłaca, aczkolwiek jak są konkretne warianty, na pewno trzeba zwrócić na to uwagę. Tu Janek wybił pionka w centrum od razu, pionek wybił, rzecz jasna, no i się nasz rodak pokusił o bicie na B2. No, ja powiem szczerze, nie wiem, czy bym e, w ten sposób grał, gdyż tutaj białe przechwytują ogromną inicjatywę i skoczek zagrywa na B5. No dobrze, zobaczcie, jakie są groźby. Hetman jest nieco tutaj splątany. Wziął piona w porządku. A ten skoczek ma szansę zaszaleć na C7 lub nawet na D6 przy wymianie gońca. Zawsze ten czarnopolowy goniec po czarnych polach przeciwnika może nieźle poszaleć. Za cenę piona myślę, że to jest duży plus. Byłby w partii, moi drodzy, nastąpiło. Koniec na B4. Również ciekawym zagraniem pewnie byłoby skoczek D5, ale o tym za chwilę, bo taki ruch też wystąpi. I teraz mamy koniec B4. Moi drodzy, Wesley, So zagrał skoczek D2, zasłonił tu króla. Co by było na przykład po takim posunięciu C3? Może się też narzucać z jednej strony, żeby tutaj oddać kolejnego piona, ale ten ruch niestety nie jest dobry. Zwyczajnie bijemy. Skoczek, Hetman z szachem, no i po zamiatane można potem odejść sobie Hetmanem, zrobić roszadę i problemy znikają. Czarnych problemy znikają. Moi drodzy, po tym ruchu również na przykład, jakbyśmy zasłonili się tutaj gońcem, to też nie spełnia swojej roli, gdyż ten goniec tam był potrzebny na, na, na diagonali. Tutaj po wybiciu na przykład skoczek D2 i spokojna roszada. Teoretycznie spokojna, bo zobaczcie, że tutaj skoczek wskakuje na. C7 mógłby tak oczywiście zagrać, ale po wybiciu na D4 i na przykład co pierwsze nam przychodzi do głowy, no to oczywiście bicie na A8, to tutaj jest piekielny ruch skoczek G4. Jak się bronić przed matem, a jeżeli Hetman E2 czy F3, no to tutaj mamy strzał na A1 i trzeba zagrać na pewno skoczkiem na E4, żeby zmniejszyć stratę, ale ta pozycja jest totalnie wygrana dla czarnych, mimo jeszcze, że mają tutaj jakość mniej, to i tak wygrywają pionków dużo król bezpieczny, samograj, moi drodzy. Tak oczywiście nie poszło, ale to są takie moje też poboczne szybkie warianty. Powiedzmy, tutaj skoczek zagrał na D2 w tym momencie. Po tym posunięciu właśnie Janek zagrywa skoczek d5. Wydaje się, że to jest bardzo dobry ruch, gdyż atakuje od razu gońca i broni punktu c7. Jeżeli e, oczywiście zdobyliśmy tu piona, no to trzeba tego piona próbować utrzymać. I zobaczcie, że wieża b1 weszła. Bardzo dobry ruch teoretyczny tej pozycji. Tutaj na pewno białe są przygotowane teoretycznie. Go, y, goniec, chciałem powiedzieć, przepraszam, Hetman zbił na a2. Drugi pion zdobyty. Moi drodzy... No teraz Wesley popisuje się bardzo dobrym zagraniem i tutaj aż się taki ruch chce zagrać, wieża bije na b4. Są to warianty skomplikowane, oczywiście, sobie zdaję z tego sprawę. Skoczek wybił. No i teraz skoczek dał szacha na d6. Wydaje się, że to jest dobry ruch i chyba jest dobrym ruchem, ale nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził, co by było po szachu na C7. Myślę, że ciekawi nas to wszystkich. Przede wszystkim są widły, chcemy wziąć wieżę. Z reguły, przy takich moi drodzy, skomplikowanych pozycjach dynamicznych. Jeżeli białe zainteresują się w tym wypadku wieżą, to mogą tracić dużo czasu na atak na króla, a tutaj mogą być problemy. Powiedzmy, po skoczek d 7 gramy król d8. Jeżeli skoczek wziąłby tę wieżę, to tak bardziej dla osób początkujących zauważmy, skoczek przejmuje tu inicjatywę, skoczek c2, król e2, szach. No król raczej do centrum nie pójdzie, to jest totalnie już wygrana pozycja czarnych. Na przykład e, król a1, skoczek c2 z powrotem, król e2. Nie chcemy powtarzać, teraz możemy zagrać punkt. Y, punkt ruch E5 y, przesłaniając gońca. Jeżeli go niec wybije, to wieża wchodzi do gry i jest po zabawie, moi drodzy. Mogłoby być oczywiście w partii. Przypomnę, został zagrany skoczek D6. Myślę, że to jest solidniejsze posunięcie. Głównie białe interesują się królem, a nie zdobywaniem wieży w tym wypadku. E, król zagrał na E7. I moi drodzy, kluczowe zagranie teraz Wesleya są, moi drodzy. Goniec na C4. I to jest gruby błąd Wesley jaso, Co Janek fajnie wykorzystał, i za chwilę sobie to omówimy, ale no nie byłbym sobą jakbym w tak ostrym wariancie nie zobaczył, co by tu mogły białe zagrać lepiej. Gdyż białych pozycja, moi drodzy, tutaj jest według silników wygrana. Wygrana, ale to też nie jest takie proste, oczywiście, dla człowieka. Tutaj kluczowym ruchem byłoby zagranie Hetmanem na H5. I teraz, jeżeli skoczek by wybił na C2, to zwyczajnie król zagrywa na D1, i ten król, wbrew pozorom, jest bezpieczny. Jakiś tam szach, to wiadomo, że zbijamy skoczka. Król przy, król przy swoim skoczku bezpiecznie się czuje, na pewno tutaj będzie w porządku gra. Ale, jeżeli po Hetman H5 białyby na przykład zagrały taki ruch odruchowy, jak G6, bo zobaczcie, że tutaj grozi bicie na F7. Tu są naprawdę niezłe kwiatki. Jakaś wieża F8, to wiecie, jakiś Hetman G5 tu bicie. Bardzo ostra pozycja, a już tego ruchu się nie boimy. Więc powiedzmy, po G6 taki naturalny odruch raczej istnieje. To jest koniec G5, moi drodzy. I tu robi się bardzo niebezpiecznie. Bardzo nie widać jak grać. Tutaj po F6 jest bicie, król bije. Hetman E5 i męczymy bardzo króla. Jak ktoś jest chętny, bardzo proszę sobie zobaczyć dalej warianty. Ja się tu aż tak bardzo nie zagłębiałem, ale patrząc na pozytywę, jest koniec gry. Teraz na przykład król mógłby zbić. To nas bardziej pewnie by interesowało, gdyż zbijamy kolejną figurę, która tu nas atakowała. I po goniec F4 zauważcie, ten goniec po czarnych polach świetnie gra, a król ma problemy. Jasne, że. Powiedzmy, król nie może pójść na C6, bo tu jest od razu MAT. Więc król musiałby raczej wrócić na E7, ale właśnie mamy też Hetman C5. Straty materialne u białych są następujące. Wieża mniej, ale ta wieża nie ma znaczenia teraz, bo ona nie gra. Atakujemy króla. I na przykład król E8. Dlaczego na przykład nie król D8, moi drodzy? Gdyż mamy tutaj za chwilę Mata na E7. I jest po zabawie więc król e8. No, ale tutaj myślę, że prosta, prosta rzecz. Bicie na c8, król e7. I czy zbijać wieżę? Nie, moi drodzy. Atakować. Goniec d6. Piękny ruch mógłby nastąpić. Zbić nie można, bo mamy tutaj pięknego mata na c5. Ładnie ta partia by się zakończyła, jeżeli tak by poszło. No, ale po końcu d6 jeszcze król ucieka na f6. Niestety daleko nie ucieknie, bo tutaj ma bicie z szachem. Król f5. Szach. No i moi drodzy, tutaj dajemy pięknego mata. Dalekie warianty, ale to są dosyć forsowne i myślę, że nietrudne ruchy, żeby tak grać. Moi drodzy, przejdźmy do tej partii naszej, która tutaj um, nastąpi właśnie ten ruch został wykonany przez białego nie C4. Niestety fatalny w skutkach, ale wydaje się, że to jest. Dobry ruch z tempem atakujący Hetmana i jeszcze roszada w drodze. A król ma problemy. Otóż, niestety, tutaj czarne przechodzą do pięknego kontrataku. E, spróbujcie znaleźć następujące posunięcie, jakie tutaj zostały zagrane. Można sobie, jak zwykle, zatrzymać materiał. Moi drodzy, skoczek na C2, rzecz jasna. Znowu skoczek z T2, z C, na C2 wykorzystuje tę okazję. Król nie może raczej na E2, bo tu mamy strzał z szachem i Hetmanem zdążymy uciec. Więc król zagrał na F1 i teraz myślę, że Kluczowy ruch dla czarnych, aby te pozycje utrzymać i po prostu wygrać, jak to zrobić? Otóż Hetman A1, moi drodzy, wymiana Hetmanów jest tu raczej nieunikniona. Jeżeli tutaj na przykład skoczek by zagrał na B1, to Hetmanem wybijamy na D4 i grozimy wybiciem gońca lub wymianą Hetmanów. Więc no, Wesley postanowił wybić te Hetmany. Podsumowując. Czarne mają jakość więcej, nie licząc już tutaj ogromnej przewagi pionków, bo aż trzy. A król w centrum już nie jest taki zagrożony, gdy nie ma hetmanów na szachownicy. W partii e, król zagrał na E2, jest atak na Skoczka, więc Skoczek sobie spokojnie ucieka. D5 nastąpiło. No tutaj się białe rzucają, wiadomo, próbują jeszcze ugryźć czarne. Przede wszystkim też skoczek nie ma wyjścia, ale na C6 oczywiście nie ma wyjścia, ale tutaj czarnymi trzeba zachować spokój i wyprowadzić kolejną figurę. Bez znaczenia, jak nam zbije to super, to czarne wymieniają figury, jest dobrze. Oczywiście wieża zagrała na C1, skoczek z A na B4, podważamy, bronimy. Wiadomo, figurki wychodzą, i skoczek zagrał na F3 w tym momencie b6, naturalna sprawa, ten goniec musi oddychać nie ma wyboru, tu nie ma co się tam na przykład rzucać f3, e5, po co? Jeżeli tu nie ma zagrożenia, zauważ, zauważmy no to starajmy się wyprowadzać figury dalej goniec na b3 i tutaj goniec dał pięknego szacha z tempem, ja sobie zdaję sprawę, że tu Wesley So chyba już był nieco zrezygnowany i te ruchy może nie były aż tak dokładne, ale co grać, gdy atak się skończył a e, materiał jest w plecy król zagrał na d2 i skoczek na d3. Moi drodzy, ta partia się skończyła w tym momencie. Wesley poddał. Dlaczego poddał? Bo na przykład po wybiciu na c2 skoczek zbija na f4. Zabieg kosmetyczny, kolejna wymiana i skoczek ma problemy w tym momencie. Tam potem wchodzimy sobie, że na c8, jeżeli skoczek oczywiście odchodzi. Pozycja końcowa wygląda następująco, moi drodzy. No, Jankowiś w pierwszym dniu tego turnieju może nie poszło aż tak super, ale ta wygrana z zlejem So myślę, że jest takim dla niego psychicznym przełamaniem. Oczywiście tutaj białe popełniły błąd, szachy to gra błędów, ale zostało to wykorzystane i to jest najważniejsze. Gratulujemy serdecznie, trzymamy kciuki za dalsze partie, a wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć.